Tym razem chciałabym Wam zaproponować chleb własnej roboty. Kto nie chciałby się obudzić i rano poczuć zapach pysznego domowego chleba? Właśnie takiego, jak tutaj dzisiaj rano upiekłam. Pięknie pachnie. Będzie to chleb na zakwasie. Taki zakwas można również przyrządzić w domu samemu. Oczywiście na swojej stronie internetowej wegetarianka.com podaję przepis, jak sporządzić taki zakwas. Aby przyrządzić zakwas domowej roboty, będą potrzebne tylko żytnia mąka i woda. Mieszamy garść żytniej mąki, dodajmy odrobinę ciepłej gotowanej wody. Wszystko mieszamy, zakrywamy ściereczką bądź folią i odstawiamy na 12 godzin. Po 12 godzinach mieszamy wszystko i ponownie zakrywamy i odstawiamy na kolejne 12 godzin. Później dodajemy odrobinę jeszcze mąki żytniej, wszystko mieszamy i znowu odstawiamy. Te czynności powtarzamy przez około 4-5 dni. Ja już mam tutaj taki zakwas gotowy, przechowuję go w lodówce i oczywiście służy mi on do tego, aby przyrządzić kolejny chleb. Do przygotowania chleba potrzebujemy 4 szklanki mąki białej, niebliczowanej, którą wsypujemy od razu do miski. Potrzebujemy szklankę mąki żytniej. Ja tutaj dodaję troszeczkę więcej, tak mniej więcej z 1,5 szklanki. Potrzebujemy otręby, żytnie najlepiej, szklankę. Płatki owsiane, również szklankę. Potrzebujemy również siemię lniane, nasiona siemienia lnianego. Ja dodam 0,5 szklanki. Oczywiście nasiona różne możemy dodać. Ja dodaję pestki z dyni i pestki ze słonecznika, około 1 szklanki, może nawet troszkę więcej. Dodajemy również 2 łyżki soli, najlepiej kamiennej. I wszystkie suche składniki dobrze ze sobą łączymy. Wymieszane wszystkie składniki suche, dodamy teraz składniki mokre. Będą to 3 łyżki miodu, 5,5 szklanki ciepłej przegotowanej wody. Potrzebujemy 3 duże łyżki stołowe naszego zakwasu. Słoik, w którym wcześniej był przechowywany zakwas, oczywiście nie myjemy, tylko odłożymy porcję przygotowanej masy chlebowej właśnie do tego samego słoika. I wszystko dość energicznie mieszamy. Masę chlebową mamy już wymieszaną. Jest to konsystencja takiej bardzo gęstej śmietany, może nawet powiedziałabym budyniu. Mniej więcej taka konsystencja ma być, żebyście Państwo dobrze widzieli. No i z tak przygotowanego ciasta odkładamy do naszego słoika porcję na kolejny chlebek. Ja odkładam więcej niż 3 łyżki. Zazwyczaj z kimś się przeważnie muszę podzielić, więc jeśli chcecie z kimś się podzielić, odłóżcie nawet do kolejnego słoika. Porcja na 2 chleby mniej więcej średniej wielkości. Potrzebujemy do tego 2 blaszki, które wcześniej zostały wysmarowane oliwą i wysypane na przykład mąką żytnią. Wlewamy chlebek, dzieląc na 2 porcje. Napełniamy mniej więcej do 3/4 wysokości. Na wierzch możemy również posypać różnego rodzaju ziarnami, siemieniem lnianym, makiem, bądź na przykład ziarnem sezamu.
Tak przygotowany chleb wstawiamy do zimnego piekarnika i pozostawiamy tam na 10-12 godzin. Na przykład ja zostawiam na noc i z rana włączam go na 375 stopni Fahrenheita i piekę go jakieś 70-80 minut, w zależności od tego, jak piecze piekarnik. Naprawdę polecam, pyszne.